Witajcie, kochani. Jest maj. Nie sądziłam, że będę w tym roku suszyła liście brzozy, ale jestem do tego zmuszona, dlatego że dzisiaj wiatr złamał nam czubek drzewa i żeby nie wyrzucać, nie zmarnować tego, a pora na suszenie liścia jest bardzo odpowiednia, listek jest bardzo młodziutki, więc ja biorę się w tej chwili za suszenie tych listków. Spotykamy się za chwilę, jak już będę w domu. Witajcie, kochani. Przyniosłam już swoją nieszczęsną brzozę do domu. Będę suszyła liście. Jest dobra pora, dlatego że mamy w tej chwili maj, więc to jest czas, kiedy liście brzozy idealnie nadają się do suszenia. I należy też pamiętać, że przetwory z liści brzozy przyspieszają usuwanie z moczem i z potem szkodliwych produktów przemiany materii. Ja będę tych liści używała do naparów. Napar z liści brzozy robimy, dając 2-3 łyżki liści na 2 szklanki wrzącej wody, podgrzewamy w około 3 minuty wystarczy. Na bardzo niedużym ogniu odstawiamy na 10 minut. No i możemy 2-3 razy dziennie pić po pół szklanki, czy ewentualnie 2/3 szklanki. Pijemy między posiłkami jako środek moczopędny, przeciwobrzękowy i przeciwzapalny. Te liście ja będę używać też w skazie. Będę robiła mieszankę przy skazie moczanowej. Dlatego, że tam mamy przepis na 4 składniki. Jednym z tych składników jest liść brzozy, młody. I powinniśmy mieć 40 g liści brzozy, 40 g korzenia wilżyny, 20 g liści porzeczki czarnej i 20 g ziela ogórecznika. Jest super, dlatego że liście porzeczki mam w ogrodzie, ogórecznika mam też w ogrodzie, już widziałam, że sam się rozsiał z ubiegłego roku, więc będę go miała i będę suszyła. Wilżynę sądzę, że znajdę dziko rosnącą. Zobaczymy, jak to będzie. I ten cały susz mieszamy ze sobą, przygotowując wywar, używamy 2,5 łyżki ziół, zalewamy 3 szklankami wody ciepłej, gotujemy pod przykryciem na bardzo małym ogniu, około 5 minut, odstawiamy na 10 minut, przecedzamy, wlewamy do termosu, gotowe i pijemy. Jest to dobre w celu usunięcia nadmiaru kwasu moczowego i moczanów. Więc będzie to fajne. Jeden z moich domowników ma tego typu problemy, więc super się przyda. A chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że wysuszone liście brzozy są świetne, dlatego że zawierają około 2,3% związków flawonoidowych. Około 9% jest garbnika, około 3,2% saponin, są oczywiście kwasy organiczne, są żywice, są sole mineralne. No i to jest fajne. No ale jeszcze, można stosować napary i odwary z liści brzozy zewnętrznie, do okładów, do obmywania zaczerwienionej skóry, do wysuszonej, łuszczącego naskórka. Oczywiście też. Także, moi drodzy, ja w tej chwili biorę się za skubanie tej brzozy, no i będę to suszyła, a z Wami się żegnam. Do następnego filmu. Ten film to jest dla mnie czystą niespodzianką, dlatego że dzisiaj jest niedziela. Nie sądziłam, że będę musiała w niedzielę przygotowywać cokolwiek, ale niestety to drzewko do poniedziałku nie może czekać. Muszę zrobić to dzisiaj, więc z Wami się żegnam, a ja biorę się do pracy. Spotykamy się przy następnym filmie. Do usłyszenia!